dzisiejszym filmie Spec Simulatora musimy się dobrze przygotować do nowego update'u, bo już są leaky na temat nowego update'u i wygląda na to, że dostaniemy albo nową krainę, albo nowe sekretne pomieszczenie, jeszcze nie do końca wiadomo, i też dostaniemy nowe exclusive jajka, więc będzie dużo roboty. No i też po raz kolejny będę próbować wydropić tego zakichanego huge peta. Dwa razy by się nie udało, ale w końcu musi się udać. Ale dobra, na początku, zanim jeszcze w ogóle weźmiemy się za cokolwiek, bo musimy pójść w ogóle na Trade Plaza pokupować exclusive jajka, to opowiem wam o nowym sekretnym pomieszczeniu lub krainie, ciężko powiedzieć w sumie, bo tu jak widzicie w ogóle jest takie dojo gigantyczne i będzie to, co wam mówiłem, czyli tutaj dostaniemy schody. Tutaj będą schody i będzie można wejść do tego pomieszczenia. Na razie w sumie tu się chyba nie da wejść, no wszystko poblokowane jest niestety, ale zobaczcie tutaj to zdjęcie. No dostaniemy właśnie takie schody, czyli tu po prostu no będzie dało się wejść. No jakby tutaj jest takie w sumie wielkie to dojo, a więc to bardziej pasuje do takiego sekretnego pomieszczenia, tylko że powiem wam, że to dojo będzie miało dwie strefy, a więc prawdopodobnie będzie to jakieś takie gigantyczne i w ogóle jakaś minigra się pojawi. Pierwsza minigra w Pet Simulatorze się pojawi. Oj, właśnie jeszcze jedna mega ważna rzecz. Dzisiaj o 18 jest start gierki już. Myślę, że warto wbić kolejna polska gierka. No i zlikuję wam, że między innymi będzie tam mój pet, który wygląda w taki sposób. Prawdopodobnie jak wpiszecie sobie kod HOLIX, to go dostaniecie. No i oczywiście ja też tam będę grać. I właśnie co do tej minigierki, no to tutaj macie screena, że pojawił się taki skrypt, a więc no coś się pojawi. Właśnie też tutaj są dwie strefy, będzie Kawaii Dojo i Kawaii Alley, czy jakoś tak. I kolejna rzecz, to prawdopodobnie dostaniemy ninja pety, bo zobaczcie tutaj tego screena, to jest jakby starszy screen trochę, ale tutaj przyjrzyjcie się dokładnie. Przybliżę to wam, tutaj jest jakby ninja pet, a więc no prawdopodobnie jakieś ninja pety dostaniemy. Dobra, ale w sumie zanim wam opowiem o dalszych likach, to na początku chciałbym jedną rzecz zrobić. Chciałbym zrobić sobie tutaj to jajko, w tym Hugeatronie jedno, bo jakby już długo te ekskluzywy mam, w ogóle dużo mi wysłaliście tego, a więc na szybko sprawdźmy sobie mailboxa, odbierzmy te ekskluzywy, idziemy na Trade Plaza kupywać ekskluzyw jajka, bo została nam ostatnia szansa. No tutaj oczywiście wszystkie osoby pozdrawiam, wszystkim osobom dziękuję za tutaj sekrety, nie sekrety, gemy oczywiście, no i te ekskluzywy tutaj płatne, bo przydadzą nam się do jajka, może nawet więcej uzbieram. Tutaj w ogóle 7 bilionów, dziękuję bardzo. Tutaj też Mikołajowi dziękuję za bilion i ekskluzywa, który nam się oczywiście przyda, i za wszystkie tutaj inne ekskluzywy też dziękuję również. Tutaj w ogóle Rainbow Agony i to wersji Shiny, więc no w sumie dosyć ciekawy pecik. Oczywiście za wszystkie tutaj gifty dziękuję, nikogo nie pomijam, nawet jak widzicie tu 5 dni temu ktoś wysłał, nie odbierałem, żeby specjalnie to na filmie wam pokazać. Tutaj bilion dziękuję oczywiście, tutaj za kolejny bilion dziękuję. No i za wszystkie inne gifty również tutaj dziękuję, tutaj 2 biliony. Powiem wam, że dużo tych ekskluzywów. Może nawet uzbieram na dwa jajka w takim razie. Dobra, odbierzmy sobie to wszystko. Zobaczmy, czy uda nam się na dwa jajka w takim razie uzbierać. Tutaj możemy sobie w sumie tak na szybko zaznaczyć. Tutaj cyk. No nie, na dwa nam się nie uda uzbierać. Dobra, ale za to mamy stówkę. No dobra, to sobie za friko zróbmy to jajko i będziemy mieć po prostu jedno jajko za friko, cyk. No i mamy to jajko za friko. Czy w ogóle miejsce miałem? Na szczęście miałem miejsce. Zanim jeszcze to jajko otworzymy, to musimy sobie kupić 10 ekskluzyw jajek i dopiero wtedy otworzymy to wszystko. Dobra, więc właśnie na początku pójdźmy na Trade Plaza. Plan jest taki, żeby kupić minimum 10 jajek. Jak mi się nie uda wydropić huge peta, to sobie kupuję tego huge peta, bo ja chcę mieć chociaż jednego huge peta z tego exclusive jajka. Bo to jest powalone, ile ja otworzyłem tych jajek bez żadnego huge peta. Czy tutaj w ogóle na tej Trade Plazie są jakiekolwiek jajka? Tutaj chyba ni jednego jajka nie ma na tej Trade Plazie. W ogóle jakaś taka biedna ta Trade Plaza. Idę po linku jakoś lepszym znaleźć. Dobra, ta troszeczkę lepsze, mam nadzieję, że tu są jakieś jajka. O, widzę, tam są jajka jakieś, zobaczmy po ile. O i właśnie, też pojawił się jeden leak na temat exclusive huge peta i pierwszym exclusive huge petem to będzie taki huge hologram cut. No powiem wam, że ten huge pet, szczerze mówiąc, jak dla mnie nie wygląda za ładnie. Może w grze będzie ładnie wyglądać. Mam nadzieję, że to całe jajko nie będzie takie hologramowe, bo jakoś tak, no nie wiem, nie pasują mi te pety za bardzo. Już lepsze były te neonowe pety. Te hologramowe są dziwne. Mam nadzieję, że tak jak mówię, to nie będzie całe hologram jajko, tak jak było z tym neonowym jajkiem. Dobra, tu są po 11. No to tak... No dobra, niech będzie. Po 10 byłoby... Git, no 11 troszeczkę drogo jak na dzisiaj, no ale kupmy sobie po 11. To ile zostało jeszcze? 4, czyli będziemy musieli jeszcze znaleźć 5 takich jajek, bo chcę na początku otworzyć minimum 10 właśnie tych jajek. No i później może jeszcze więcej. Zobaczymy, jak... O, tutaj dostawia gościu, no dobra. Sobie kupmy od niego, nie wiem, w sumie 6 kupmy. Jeszcze tu takiego gifta wystawił, ale to jest drogo. Taki gift 20 bilionów jest warty. Dobra, i na początek kupiłem 10 tych jajek. Jak nie trafimy huge peta, to naprawdę poddaję się. W kolejnym update'cie będzie mi musiało chyba z 5 tych huge petów wylecieć, żeby jakby
jakby mi się zwrócił ten pech, którego mam teraz. Tylko w sumie pójdźmy z tej Trade Plazy, bo ta Trade Plaza jest jakaś pechowa, chociaż tutaj zadycha jest jedno. A dobra, jedno sobie jeszcze kupmy, zadychę. I idę z tej Trade Plazy na hardcore. Dobra, i na hardcore wierzę, że tutaj ta miejscowa nam szczęście przyniesie. Jeszcze dzisiaj będziemy musieli zapolować na tego peta, mam prawie 2 tryliony znowu. Ale dobra, na początku właśnie spróbujmy jedno otworzyć jajko. Zobaczymy, co będzie z jednego jajka. Zobaczmy, czy będzie coś ciekawego. Nie, niestety nie. No dobra, to teraz przetestujmy, czy może z 3 jajkami będziemy mieć więcej farta i z 3 jajek coś ciekawego nam się uda wydropić. No kręcą się wszystkie ładnie tutaj pięknie. No i z 3 też nie. Nie, powiem wam, że nigdy w życiu takiego pecha nie miałem. 3 tygodnie otwieram te jajka. Nie wiem, ile łącznie się ich otworzyłem, ale naprawdę mega dużo i nic mi kompletnie nie wyleciało z tego zakichanego jajka. Teraz nie wiem, 2 spróbujmy. Może 2 zadziała? Może coś w końcu urośnie? Tutaj to jakby wolniej tak się kręciło. No nie, no. Nie wiem, co ma zrobić, żeby mi hugepet wyleciał z tego jajka. Powiem wam, że jestem najbardziej pechowym youtuberem w tym update'cie. Nie ma bardziej pechowego youtubera niż ja. Dobra, dawaj, kręć się, urośnij w końcu, no. No proszę cię, urośnij. No nie, no. Poddaję się. Już miałbym 10 hugepetów za to, co wydałem w tym update'cie. Dobra, teraz na 100 to jajko zakichane urośnie. Musi urosnąć. No nie, no, nie urosło. Znaczy, no na pewno jedno urośnie, no ale no niestety to nie będzie to jajko. Dobra, dawaj kolejne, to musi urosnąć. Tutaj jeszcze moje pety ładnie w koło tego biją i z tego nam wyleciało coś takiego niestety. Dobra, ostatnie dwa otwieramy. Znaczy, no może jeszcze więcej w sumie tego kupimy, ale otwórzmy to teraz tak i zobaczmy, czy coś ciekawego nam tutaj wyleci. No z tego nic niestety nie wyleciało, no i z tego, chociaż nie wiem, powiem wam, że poddaję się. Otworzyłem tych jajek z 50 w tym update'cie i nic nie trafiłem. Dobra, otwórzmy chociaż sobie to, no tutaj na 100 nam hugepet poleci, no bo jakby, no nie ma innej opcji, musi hugepet polecieć oczywiście. Dobra, no tutaj wiemy, że urośnie, chociaż Angelusa tu dajcie, żeby chociaż troszeczkę oddało. W tym update'cie jestem tak pechowy. Dobra, zróbmy to tak, niech usuwa mi tutaj legendy, żeby cały czas się otwierało. Tutaj nawet Rainbow legendy też niech usuwa, zostawię tylko shiny i niech się to otwiera, a ja idę szukać więcej leaków. Jeszcze w ogóle najgorsze, że zapomniałem boostów podpalać. Dobrze, że tylko chwilę się te jajka otwierały. Dobra, niech teraz się otwierają w taki sposób z boostami. Dobra, i chwilę to zajęło, ale otworzyło się ponownie za te 2 tryliony. Teraz robiłem tak, że nic kompletnie nie przerabiałem, po prostu sobie zaznaczyłem tu, żeby usuwało tak, żeby cały czas się mogło otwierać. Zostawiało mi chyba tylko Rainbow Mityki i coś jeszcze i wszystkie shiny pety. Zobaczmy, czy coś ciekawego nam wyleciało. Huge peta dalej niestety nie ma, ale mamy shiny Gold Mityka, więc to nam się przyda i teraz w ogóle też pojawiły się ciekawe leaky. Mamy zlikowane już wszystkie exclusive pety i dodatkowo chyba jednego free to play huge peta, tak mi się wydaje, ale pójdźmy właśnie na spawna, żeby sobie to wszystko poprzerabiać i zaraz wam oczywiście opowiem o tym huge pecie i tych wszystkich innych exclusive petach. No tutaj na 100% możemy to sobie zrobić, albo na 50%. Dobra, na 100 zróbmy w sumie. Nie chcę mi się bawić w to. I teraz Rainbowa będziemy musieli w taki sposób zrobić. No jakby małą szansę mamy na to, że wyjdzie shiny nam, no ale zobaczmy, czy będzie shiny Rainbow Mythic. Tutaj na górę jedziemy, no i znowu niestety nie ma shiny Rainbow Mythic, ale dobra, jeżeli chodzi o nowe exclusive jajko, to niestety wszystkie pety będą hologram. Zobaczcie, tutaj mamy takie pety, tutaj też takie pety, nie wiem, które będą huge petami. Tutaj macie zdjęcie wszystkich petów. Ciężko powiedzieć mi, który będzie huge petem, bo wszystkie wyglądają tak samo, a więc to będzie chyba jedno z najgorszych jajek, jakie było w pet symulatorze, powiem wam. Mi osobiście mega się nie podobają te hologram pety, może w grze będą lepiej wyglądać. No jeżeli chodzi o free to play huge peta, to pojawił się też taki kucharz kot, który no tak średnio pasuje do Ninja Update'u, a więc nie wiem w sumie, co oni dodadzą, ale dobra. Na razie więcej leaków nie ma, a więc w tym filmie to będzie na tyle. Wy oczywiście możecie sobie sprawdzić film z mojego drugiego kanału, no i do następnego.